Ale w pewnym momencie, gdy zobaczą, że one są schorowane, one są sfrustrowane, one są nieszczęśliwe, a ty kwitniesz, ty świecisz całym swoim światłem? Ja mogę to zmienić, każdy z nas może to zmienić. A jeżeli wielu ludzi zrobi coś małego, to poruszy się coś wielkiego. Jeżeli ty będziesz w pełni sobą, Będziesz czuć ochotę do życia, działania, poznawania siebie, wypełnianie Twojego powołania? To będziesz przykładem dla innych. Będziesz światełkiem, które rozświetla ten mrok dookoła? I inni pójdą Twoim śladem. I w ten sposób każdy z nas będzie żył według siebie, według tego, co w nim najpiękniejsze i niepowtarzalne i automatycznie zniknie wszelka konkurencja, kopanie dołków jeden pod drugim, czy jakie wszystkie takie negatywne energie, negatywne emocje. Ponieważ każdy będzie szanował siebie, kochał siebie i kochając siebie będzie kochał innych, szanując siebie będzie, kocha, będzie szanował innych, akceptując siebie będzie akceptował innych. Zniknie ta wszelka Krwawa, negatywna tradycja, że coś trzeba robić przeciwko sobie. Bo tak robili nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. I zmieniając siebie, wypełniając Twoje życie szczęściem i spełnieniem, zmieniasz automatycznie wszystko wokół ciebie i zmieniasz całe Twoje pole energetyczne. I gdy kochasz siebie, gdy akceptujesz siebie, to wysyłasz to do wszechświata i co się stanie? To odbije się od granic uniwersum i wróci do Ciebie w postaci cudownych innych ludzi, którzy będą Cię akceptować, będą Cię kochać. Niespodzianek, prezentów od wszechświata, wszystkiego tego, czego naprawdę pragniesz. Czy to nie jest? Piękne, motywujące i inspirujące, aby iść tą drogą? Nie ma czegoś piękniejszego, niż poczuć, kim naprawdę jesteś, jaka energia mieszka w tobie, jaka niepowtarzalność, jakie najwyższe energie, najwyższe wibracje, i gdy żyjesz zgodnie z tobą, wszystko w twoim życiu zaczyna się zmieniać. I jest to nie tylko uzdrowienie, jest to nie tylko wolność i niezależność, ale jest to również całkowita przemiana. To jest właśnie ten moment, w którym wykluwamy się z poczwarki, rozpościeramy nasze skrzydła i wiemy, że możemy wszystko. Ponieważ siła wyższa, siła boska, dała Ci wszystko to, czego potrzebujesz, aby. Kreować siebie, aby kreować Twój własny świat według Twoich wzorców, Twoich przekonań i tego, co najbardziej Ci odpowiada. Ale jak to zrobić? Wystarczy sobie przypomnieć to, co było w Tobie w tym czasie, gdy każdy z nas był dzieckiem. Bo wtedy kochaliśmy siebie, bo wtedy żeśmy nas akceptowali i wtedy byliśmy zafascynowani tym życiem i światem dookoła. Czyli pierwszy krok to chcieć, bo chcieć to móc, jeżeli chcesz odzyskać, przypomnieć sobie, co oznacza być sobą, kochać siebie, akceptować siebie, to to już jest taka pierwsza. Podstawowa zasada, że Ci się to uda. Druga, drugi krok to obserwacja. Wycofaj się z tego wszystkiego, co dzieje się wokół Ciebie. Skup się na sobie, otocz się tymi rzeczami, które kochasz. Otocz się tymi ludźmi, którzy Cię szanują. Na pewien czas pozwól by, ci ludzie, którzy niekoniecznie. Są tacy pozytywni, niekoniecznie cię wspierają w twoim procesie. Odsuń ich troszeczkę na jakiś czas, aby skupić się na sobie i sprawdzić. Kiedy robisz coś, bo tak czujesz wewnątrz ciebie, a kiedy robisz coś, by inni cię kochali, by cię podziwiali, by uzyskać szacunek, by uzyskać jakieś korzyści od innych ludzi. I to jest twój klucz. Zawsze, gdy robisz coś, by się komuś przypodobać, to jest to ta sztuczna osobowość. A jeżeli robisz coś, bo tak czujesz z głębi twojego serca, to jesteś naprawdę ty. Jeżeli robisz coś, aby inni cię podziwiali, to jest ta sztuczna osobowość. Jeżeli robisz coś, bo tego naprawdę chcesz i robisz to dla siebie, to jest to właściwa droga. Jeżeli robisz coś, by inni cię kochali, to jest to sztuczna osobowość. Jeżeli robisz coś, bo kochasz siebie i robisz to dla siebie, to jest ta właściwa droga. Czyli pierwszym krokiem jest chcieć co móc, drugim jest obserwacja, trzecim krokiem jest przemiana. Czyli jeżeli widzisz, że robisz coś dla innych, aby inni cię kochali i podziwiali, to należy to zmienić. I ostatnim, czwartym etapem jest, że co wysyłasz, to wraca do ciebie. Czyli, jeżeli pójdziesz zgodnie z sobą, zgodnie z tym, czego pragniesz, co jest twoim marzeniem, co jest w stu procentach zgodne z tobą i niekoniecznie jest zgodne z normami społecznymi czy jakąś tradycją, to odczujesz, że coś się w tobie zmienia. Zmienia się całe twoje pole energetyczne i nagle co się stanie? Ludzie, którzy cię wykorzystują, którzy tobą manipulują, którzy są fałszywi, którzy są sztuczni, odsuną się, a na ich miejsce, w bardzo krótkim czasie, pojawią się ludzie, którzy kochają cię naprawdę za to kim jesteś, którzy szanują cię naprawdę za to kim jesteś. Którzy doceniają cię za to, kim jesteś. I to jest taka cudowna przemiana, która następuje najpierw wewnątrz ciebie, potem w Twoim polu energetycznym, a potem to idzie do wszechświata i wraca do ciebie w postaci tego, co piękne, świetliste, pełne szczęścia i obfitości. Czyli zmieniasz twoje wnętrze, zmieniasz twoją aurę, twoje otoczenie, i tym samym zmieniasz świat. I świat odpowiada ci tym, co w tobie. Jak wewnątrz, tak i na zewnątrz. Spraw, aby twoje wnętrze było piękne, zgodne z tobą i niepowtarzalne. Bo popatrz, to jest ta najwyższa siła siła światła. Różnorodność, każdy jest inny, każdy spełnia się w tym, co umie najlepiej. Po co jest tutaj na Ziemi? A ten sztuczny świat, gdzie każdy ma tatuaż, bo taka jest moda, każdy ubiera się tak, a nie inaczej, każdy e, próbuje osiągnąć jakiś status społeczny, każdy chce być lekarzem czy prawnikiem, czy osiągnąć jakiś zawód, który jest Powszechnie uznane za warte osiągnięcia, co się dzieje, w tym sztucznym świecie następuje monokultura, różnorodność, boskość, światło, piękno i ta negatywna energia, czyli ten mrok. Wszyscy są tacy sami, automatycznie wyścig szczurów, konkurencja, przepychanie się i wszystkie negatywne emocje z tym związane. Z tej strony poczucie Twojej pełnej wartości, pełnej miłości do siebie, akceptacji siebie i takiej fascynacji, kim jesteś, co jest w Tobie, odkrycie Twojej drogi i automatycznie energia do życia, energia do działania, energia do tworzenia, do poczucia, kim naprawdę jesteś i po co tutaj jesteś, do czego masz zdolności. I z drugiej strony to odrzucenie siebie, dopasowanie się, bycie częścią stada, którym jakaś energia kieruje i steruje, i taki krok po kroku zniechęcenie, brak ochoty do życia, brak ochoty do działania, depresja i choroby. Tutaj masz wolność i niezależność, świadomość, że jesteś niesamowitym dziełem energii wyższej i że energia wyższa wspiera Cię krok po kroku jako niepowtarzalne jedno jedyne dzieło stworzenia, a tutaj odrzucenie siebie, taka energia niższa, energia mroku, zniechęcenie i takie nie wiadomo kim jestem, bo jestem kimś podobnym do innych. I popatrz, gdy odkryjesz to wszystko, kim naprawdę jesteś, to nie tylko uzyskasz ochotę do życia, ochotę do działania, taką radość z tego, kim jesteś, ale będziesz również tym światłem dla innych. Na początku wszyscy. Te osoby, które są jeszcze w stadzie, będą patrzeć tak, z takim niedowierzaniem, troszeczkę się będą bały, troszeczkę będą cię krytykować, ale w pewnym momencie, gdy zobaczą, że one są schorowane, one są sfrustrowane, one są nieszczęśliwe, a ty kwitniesz, ty świecisz całym swoim światłem, to co zrobią? Pójdą twoim śladem i będziesz nie tylko tym światłem dla siebie. Ale również tym światłem dla wszystkich innych, tą inspiracją dla innych, motywacją. Czyli to jest również takie spełnienie, nie tylko spełnienie wewnętrzne, ale również spełnienie, że możesz zmienić coś tutaj na Ziemi w coś jeszcze piękniejszego i jeszcze bardziej pozytywnego. I tego życzę Ci z głębi mojego serca.